Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Unboxing. Przedstawiam Wam jeden z ostatnich moich zakupów, jedną z pozycji z gatunku uzupełniania kolekcji. Jak niedawno widzieliście, wagon ryflak firmy Robo, ostatni, którego mi brakowało. Tak, tutaj widzicie ostatnią lokomotywę z serii siódemek, której brakowało mi do kolekcji. Dosyć długo mi się zeszło, żeby ten model kupić, dlatego że wtedy, kiedy był dostępny w sklepach, to mi się go kupować nie chciało, nie byłem zainteresowany, a jak już się zainteresowałem, to nie był dostępny, a w pewnym momencie nawet zaczął mocno zyskiwać na cenie. Teraz w dalszym ciągu on za dosyć duże pieniądze jest sprzedawany na rynku wtórnym, a mi, uwaga, udało mi się go zakupić normalnie w sklepie i to uwaga w jakim sklepie, w sklepie od dawnego dystrybutora, czyli firmy SK Model, w sklepie modelarski EU. Także to jest pozytywne. No mniej pozytywne jest to, że kupiłem go nie za cenę emisyjną, jak one onegdaj były sprzedawane po 550 zł, tylko więcej, już za cenę bardziej aktualną. Na szczęście nie rynkową, tylko taniej. I jeszcze druga tutaj finansowo niekorzystna wiadomość, że musiałem go kupić w zestawie z dwoma pasującymi bochunami z Rzeszowa. Niemniej jednak wagony te miałem, więc wagony odsprzedałem troszeczkę ze stratą, ale czego się nie robi dla posiadania modelu. Model ten to lokomotywa EU07171. Zdaje się tutaj przypisana do zakładu taboru w Krakowie. Rozpakuję model. To jest nówka sztuka, nie jest to model używany. Oj, coś z tej strony nie mogę. To może z tej. Wychodzi bez problemu. Więc proszę bardzo, rozpakuję z pudełka. To pudełko to jest już w chwili obecnej stare pudełko, w jakie pakowano modele firmy Pico. Jak wiecie, z moich choćby odcinków już firma Pico lokomotywę pakuje w inne pudełka, a do niedawna były tak pakowane. Co my tu mamy? Oczywiście standardowe śmieci Pico, czyli ulotka reklamowa, druga ulotka reklamowa, tu informacja jeszcze z językiem niemieckim, jakąś tam ankietą do wysłania, czy do zapisania się na jakieś newslettery, inne bzdury. Tutaj kawałek instrukcji i tu właściwa instrukcja, której nie będę rozpakowywał. I białe tło, biała tekturka jako tło do pudełka. Tu mamy woreczek z częściami do montażu, są to jakieś tam węże. No i sam model. Jak mówiłem przy pokazywaniu Wam ryflaka z chabówki, tam było fajna taka plastikowa wytłoczka, tu jest niefajna. Niefajna dlaczego? Dlatego, że o, to jest śliska folia, którą nie ma jak ułożyć na modelu, na cały czas zjeżdża i przy próbie zamknięcia, zobaczycie później, jak będę pakował z powrotem, będę miał problemy. Wyjmę model, tą folię tu z powrotem na miejsce. O i proszę bardzo, może weźmiemy sobie to białe, tą białą tekturkę i położę model na boku. Postaram się Wam teraz troszeczkę przybliżyć kamerę. Może mniej. O, właśnie jest. Tak wygląda ten model obecnie już rarytas. Jest to druga konstrukcja firmy Pico typowo polskiej lokomotywy. Oceniana jako no fajnie, że wyszło, ale dużo gorsze od Schlesien modele. Szkoda, że dwie firmy zrobiły tę samą lokomotywę, mogły zrobić inną. Także miała z jednej strony ciepłe przyjęcie, z drugiej dosyć chłodne. I uważana była zawsze za ten produkt gorszy, brzydszy, absolutnie bez porównania do produktu firmy modele, firmy Schlesien modele. Co by nie gadać, jest bardzo wiele prawdy w tym stwierdzeniu. Rzeczywiście jest to model mniej szczegółowy, prostszy, mniej wykonany. Niemniej jednak czas pokazał, że model firmy Schlesien modele również nie jest modelem idealnym. Nie jest łatwy w użytkowaniu. Sam właśnie taką opinię wyrażam. I na co dzień, jak mam cokolwiek robić na makiecie, zdecydowanie preferuję jazdę modelami Pico, które i więcej uciągną i nie sprawiają mi żadnych problemów. To jest historia. Cokolwiek by się nie mówiło o tych modelach, jakie by nie były przy porównywaniu, to prawda obecnie jest taka, że i jedna, i druga konstrukcja mocno zyskała na wartości i
modele jednej i drugiej firmy są poszukiwane, tym bardziej, że plany wydawnicze Pico zdecydowanie zepchnęły na drugi, może nawet trzeci plan emisję modeli tej lokomotywy i pokrewnych. W zeszłym roku mieliśmy wydaną jedną, czyli siódemkę w malowaniu PKP Intercity, najbardziej pożądanym. Dwa, bo jeszcze wydano EP08. W tym roku już jest tylko jeden, to będzie EU06 z żółtym czołem, które ma się okazać zresztą chyba stosunkowo niedługo, dosłownie za parę tygodni. Zobaczymy. Jeszcze będzie jeden, bo jeszcze będzie siódemka Captrain w malowaniu prywatnego przewoźnika Captrain, więc no, dwa modele na rok. Czoło oczywiście mocno krytykowane, tu te reflektory halogenowe. No, prawda jest taka, że najpiękniejsze one nie są i model, który ma je wymieniony, zdecydowanie zyskuje na wyglądzie. Prawda również jest taka, że nie do każdego modelu one pasują, po prostu do tych nowszych one by się nawet zgadzały, chyba PKP Cargo czy PKP Intercity mają je jako właściwe i one dosyć dobrze udają rzeczywiste reflektory halogenowe, natomiast w przypadku takich starszych konstrukcji one kompletnie nie pasują, powinny być inne. Są jakie są. Drugą z wad powszechnie krytykowanych tego modelu, to też widzicie tu w tej scenie, to są te trąbki, które nie mają wgłębienia, które są dlane jako całe. Wygląda to naprawdę paskudnie i mnie osobiście dużo bardziej razi jak te reflektory. Niemniej jednak oba elementy są zwyczajnie słabe. Nie pomaga wyglądowi lokomotywy również brak lusterek. Nie są to zamontowane również węże na czole. Mamy zamontowany ten wielki, brzydki sprzęg i tyle. No, wygląda to jak wygląda, nieco zabawkowo i niezbyt. Natomiast wiem, że wiele osób decyduje się na wymianę reflektorów, na montaż lusterek, demontaż jednego sprzęgu i wtedy rzeczywiście taka lokomotywa po takich poprawkach wygląda bardzo przyzwoicie. Daleko jej wyglądem do Schlesien modele, ale już nie wygląda specjalnie źle. Niemniej jednak nawet w takiej postaci jest to bardzo poszukiwany model. Wygląda ładnie, podziwiam sobie, oglądam pod światło, próbując doszukać się jakichś wad. Tych wad się nie doszukuję, bo i specjalnie być ich nie może. Też nie bardzo widywałem jakieś wady tutaj przy tych modelach. Tu co prawda coś odstaje nam na dachu, ale już to docisnąłem i jest ok. No to tak, prosiliście, żeby Wam pokazać unboxing tego modelu. To pokazałem. Tak jak powiedziałem, ostatni mi brakujący. Skoro już pokazałem, to z powrotem tutaj do pudełka, troszeczkę oddalę scenę. I teraz tak, nie nakręcę sceny zjazdy tej lokomotywy na makiecie z dwóch powodów. Z pierwszego, że jazdę tych lokomotyw, jak one jeżdżą, to wiecie, bo jest to chyba, nie wiem, czy nie najczęstszy bohater moich filmów jako lokomotywa. To raz. A dwa, akurat do tej lokomotywy będę chciał założyć już właściwy dekoder Plux 22, żeby osiągnąć pełnię tutaj świateł PKP tych manewrowych. I takiego dekodera w chwili obecnej nie mam. Mam same Plux 12 albo może jeszcze Plux 16 wolne. Czekam, aż dojdzie do mnie Plux 22, wtedy sobie założę. Także też nie proście mnie o filmy z tą lokomotywą na razie, bo ich zwyczajnie nie zrobię, póki co ona jeszcze nie będzie jeździła. O, już. Udało mi się nadzwyczaj sprawnie zapakować model do pudełka. Wobec tego tutaj pakujemy resztę śmieci do środka. W tej kolejności najpierw śmieci, później tekturka, która te śmieci przykryje, nie odwrotnie. Tu sobie musimy te skrzydełka tak przytrzymać, żeby się nie zaczepiały i powoli wsuwamy model. Dlaczego najpierw te śmieci pod tą tekturkę? Dlatego, że wtedy one nie przeszkadzają przy wkładaniu modelu, wciskaniu do pudełka. Kiedy już prawie go wcisnęliśmy, to wtedy przychodzi znowu, przytrzymujemy to skrzydełko, tą tekturkę i wkładamy pod spód
instrukcję folii. I proszę bardzo, wszystko ładnie się zapakowało. Bezproblemowo zamyka się pudełko. To istotne, czasami pakowałem te modele niezbyt starannie. W efekcie na przykład uszkadzały się tutaj te skrzydełka, uszkadzało się tekturka, wyginała, tamte gniotły się te ulotki i to tak później wszystko się zbierało w środku, niezbyt chciało do siebie pasować. O, i tak, model zapakowany, czeka w pudełku na swój czas, kiedy nadejdzie do mnie dekoder do tego modelu, wtedy dopiero zamontuję i wtedy gdzieś tam w jakimś filmie może ta lokomotywa się pojawić. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych. Z tej strony też również chcę powiedzieć, że jest to ostatni odcinek z tej podserii, z tej dostawy modeli, ale nie ma się co martwić, bo zapewne kiedy oglądacie, to już być może ten odcinek, to już być może jest po prezentacji ostatnich nowości Pico. Wydanych znowu ich było dużo. Są kolejna porcja modeli będzie na mnie czekała, zapewne je po prostu dostanę od znajomego znowu paczką i być może dosłownie za parę dni zobaczycie kolejne odcinki już z nowej serii, z nowej dostawy modeli. Dziękuję, cześć!